Cześć dla wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym filmie z Brawl Stars na moim kanale, a w tym odcinku porozmawiamy sobie trochę o tym zdjęciu. Omówimy to zdjęcie, pokażę wam tam różne ciekawostki z tego zdjęcia i jedną ukrytą informację. Ale jeszcze przed tym chciałbym was zachęcić, zostawienie łapki w górę pod tym filmem oraz suba z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo lecimy po 20 tysięcy, dawajcie, każdy niech zostawi teraz suba. Oczywiście zachęcam też do skopiowania linku poprzez kliknięcie tego przycisku udostępnij, a następnie opcji skopiuj link. To jest naprawdę bardzo ważne i jeżeli każdy tak by teraz zrobił, to naprawdę był przecież szczęśliwy. Oczywiście jak skopiowaliście link i napisaliście to w komentarzu, znaczy no, jak skopiowaliście link, to napiszcie w komentarzu, że skopiowaliście, to przypnę wam serduszko. Możecie oczywiście jeszcze wpaść do klubu Matty Team, wstęp jest od 15 tysięcy. A my już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do odcinka. Więc tak, co możemy zauważyć na tym zdjęciu? Pewnie od razu wam się w oczy rzuca Spike, który gryzie klawiaturę. No, to jest naprawdę śmieszne. I tu jak widzicie, z tej klawiatury wypadają jakieś, znaczy wypadły klawisze. I może te klawisze, jakbyśmy jakieś połączyli je w dobry sposób, to by powstała nazwa, nie wiem, nowej postaci na przykład. I pewnie widzicie, że tutaj jest na tych kartkach cenzura. To dlatego, że jeżeli dotrwacie do końca filmu, pokażę wam właśnie ukrytą wiadomość, która tam jest zapisana. Dobra, więc przechodzimy dalej. Widzimy też tutaj słuchawki oczywiście ma, monitor i myszkę. Mamy też podkładkę pod myszkę, na której jest logo Brawl Stars. No, bardzo ciekawe. Dobra, tu mamy jakiegoś Colta obok monitora, takiego Colta pewnie co rusza głową, jak się trochę nim ruszy, to będzie tak ruszał głową przez jakiś czas. No, chyba o to chodziło Supercellowi. Co mamy dalej? Tu mamy na dole jakieś emotki. Chyba to są emotki zagranicznych youtuberów, albo może twórców Brawl Stars. Albo nie wiem w sumie kto to jest, chyba tam jest nawet Dani, nie wiem, jak wiecie to możecie napisać. Dalej, tam obok tych właśnie emotek jest guzik Leon. Nie wiem naprawdę co ten guzik może tam robić, możecie napisać w komentarzach jak wiecie. Dobra, co mamy dalej? Żetony, podwajacze żetonów dokładnie, są no jakby jeden na drugim stoi. Dobra, co mamy dalej? Kubek Supercella, kubek Supercella. Taki biały z czarnym napisem Supercell. Potem mamy jakąś, nie wiem, jakiś to jest tablet, czy co to jest, nie wiem. Na tym tablecie, jak widać, są jakieś trzy aplikacje. Albo co to jest? Chyba trzy aplikacje jakieś. Niestety tu nie widzimy za dobrze, jakie to mogą być aplikacje. No ale pewnie jakieś są. No, muszą być raczej. Dobrze, co mamy dalej? Oczywiście tutaj mamy klawisze, ale to już wcześniej wam pokazywałem. Mamy tutaj Brawl Passa pod jakąś krzyżówką. Takie Brawl Passy to właśnie często się pojawiają w jakichś właśnie zdjęciach od Supercella czy coś takiego. Właśnie często można je zobaczyć. Dobra, tu mamy krzyżówkę. Nie wiem, nie, to chyba nie jest krzyżówka, to jest chyba kółko krzyżyk. Co ja w ogóle gadam? Kółko krzyżyk i tu widzimy, że X-y wygrały. Krzyżyki, znaczy wygrały. Dobra, mamy dalej pieniążki, monety, jak zwał, tak zwał. No, nie wiem, Spike je po prostu trzyma. Tu mamy puchar jakiś puchar Spike'a. Złoty Spike tam jest w ogóle. No fajnie. Tu mamy roślinkę, o jacie, kaktusa. Ja nie mogę. Kaktusa mamy tutaj normalnie. No, ciekawe. Nie mówię, że nie. XD. Dobra, co mamy dalej? Oczywiście dalej mamy butelkę Barley'a, właśnie jak tu można zauważyć, jest butelka Barley'a. No, nie wiadomo, tutaj w ogóle widzę, że Spike ma dużo rzeczy innych zadymiarzy. Tu mieliśmy guzik Leona, tu mamy butelkę Barley'a. No nie wiem, co tu jest grane. Dalej, tutaj są pewnie jakieś notatki. I tu jest właśnie ta ikonka misji w Brawl Stars. No, taka fajna w sumie. A w 3D wygląda jeszcze lepiej. Dobra, więc idziemy dalej. Co my tu mamy? O, tutaj widzę budzik w kształcie tego robocika od Nani. No jak tu mówiłem, tu był guzik Leona, tu była butelka Spike'a, a tu znowu mamy budzik od Nani. Godzina jest na tym...
Jest godzina na tym, jak dobrze widzę, pierwsza 45, jak się teraz dokładnie przypatrzyłem, więc jest tam pierwsza 45. Ta godzina, czyżby to mogłaby być godzina nowego, nie wiem, nowego Brutalka? Na pewno nie, to nie będzie godzina nowego Brutalka, ponieważ to jest chyba 14.30. Możliwe, że to o tej godzinie właśnie dostaniemy update, chociaż, czy ja wiem, to może być jakaś godzina. Lub po prostu jest tak, wiecie, tak bez żadnego powodu, tak przypadkowo ustawili ją po prostu. Co mamy dalej? Tutaj skarpetkę Spike'a mamy. Co jest grane w ogóle? Znaczy, to wiecie, te skarpetki Spike'a to są w Brawl Stars prawie wszędzie, no. No. Mam ją w karnecie. Jest na wielu mapach. To jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ no, ta skarpetka Spike jest po prostu na wielu mapach i no, Spike to jest jedna taka, wiecie, postać, z której można rozpoznać Brawl Stars, ponieważ no, Spike to taki fajny kaktusik i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co mamy dalej? Tu mamy jakieś książki. Jedna z tych książek to jest w ogóle o zębach brawlerów. No nie wiem, co tu się dzieje na tym zdjęciu normalnie. Możecie teraz sobie zapauzować film i przeczytać wszystkie nazwy tych książek. Dobra, lecąc dalej, jak tu możemy zauważyć, jest jakby ściana z cegły, no ale to nie jest w sumie takie ważne, dobra. Przechodzimy tutaj, na prawą stronę bardziej. No kolejna rzecz od jakiegoś zadymiarza, no nie wiem, ukradł, nie no, Spike normalnie ukradł Kiełkowi kartkę z twarzy, nie wierzę. Dobra, co my tu mamy dalej? Tu mamy nerf Jessie, a dobra, no nie no, teraz szczerze. Jessie jest mega dobra teraz i no nie, no nawet Supercell sam to przyznał, że jest za dobrą postacią. Dobra, a tu mamy buff i tutaj everyone else. Dobra, przechodzimy teraz do zacenzurowanego słowa. Już właśnie za chwilę wam je odcenzuruję. Dobra, i tu mamy nawet, przybliżyłem wam i popatrzcie, co tutaj jest. Gadgets, czyli gadżety są skreślone. Czyli jakby to mogłoby oznaczać, że Supercell usunie gadżety, ale chodźmy dalej, idźmy dalej, albo chodźmy dalej, no. Ponieważ jest tu więcej ciekawych rzeczy. Szczerze mówiąc, nie chciałbym, żeby Supercell usuwał gadżety, bo są mega spoko. Mapmaker, no może mogą usunąć, nie wiem, no. W sumie jakby usunęli, to bym za bardzo za tym nie tęsknił, bo no może tam czasami na jakieś odcinki by się mapy przydały, lecz tak szczerze to no za bardzo bym za nimi nie tęsknił. Brawl Pass, czyli skreślony Brawl Pass, czyli jakby usunęli Brawl Passa. No tak, to no tak, no wiele osób by się cieszyło, lecz ja tak szczerze no nie wiem, ponieważ tam mamy jakieś, no nie wiem, mamy darmowe gemy, no chyba żeby gemy do skrzynek wróciły, jakby usunęli Brawl Pass, no to wtedy by było okej. Ale mamy na przykład jeszcze tam darmowe megaboksy, no i wiele, wiele innych fajnych rzeczy. Dalej są oczywiście dzienne misje, no czyli wiecie, no jakby Brawl Passa usunęli, to chyba wiadomo, że misje też, żeby usunęli, chociaż no mogliby zostawić je. No, ja bym tak bardzo nie chciał, żeby te misje były usunięte, jakby były skrzynki, ponieważ można by było zdobywać jeszcze więcej żetonów. A więc to tyle w tym filmie. Wam bardzo dziękuję za obejrzenie właśnie tego materiału. Jeżeli wam się odcineczek spodobał, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz subikę z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie Brawl Tag, wtedy przypnę wam serduszko. A ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.